Cześć. Tematem dzisiejszego filmu jest zimowy lampionik na bazie stałego słoika bezgwintowego. Zapraszam do oglądania filmu. To jest przecudnej urody papier ryżowy, który urzekł mnie od momentu, kiedy tylko na niego spojrzałam. Przyklejam go do słoika klejem do dekupaż. Na słoik nałożony jest efekt szronu, no i oczywiście zapomniałam włączyć aparat, ale tutaj nie ma żadnej filozofii, po prostu trzeba pamiętać, aby efekt szronu nakładać gąbeczką. W tej chwili smeruję słoik klejem do dekupaż, przykładam do niego papier i kolejny raz smeruję od góry klejem. Po zabezpieczeniu słoika lakierem nabieram na gąbeczkę niewielką ilość farby, następnie nanoszę farbę na pieczątkę i odbijam na słoiku śnieżynki. Dodaję również kilka kropeczek, tworzę je wykałaczką. Białą farbą podkreślam też bardzo delikatnie górę słoika. Z elastycznej falbanki tworzę opaskę i zakładam na słoik. Następnie do słoika dowiązuję brązowy sznurek. Sznurek rozplatam, obcinam i rozczesuję. Malutkie szyszki delikatnie bielę. Następnie przy pomocy kleju na gorąco doklejam szyszki do słoika. Gotowy lampionik prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich użytych materiałów znajdziecie w opisie. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę i jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału.